Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Kalko. W firmie Blachy Pruszyński jestem odpowiedzialny za dział szkoleniowy. I opowiem Państwu razem z moim kolegą, z doradcą technicznym, z ekspertem Wojtkiem Rutkowskim o blachodachówkach ciętych na wymiar. Nie ukrywam, że na ten film troszkę czekałem. Tych filmów nagrywamy dość sporo. One wszystkie właściwie kręciły się wokół blachodachówek panelowych lub innych produktów. Natomiast cały czas bardzo popularne są blachodachówki cięte na wymiar. Jesteśmy jedną z firm, która właściwie wszystkie swoje modele blachodachówek projektuje tak, żeby była możliwość wykonania blachy panelowej, ale żeby była też możliwość wykonania blachodachówki ciętej na wymiar. I taką właśnie blachodachówką jest blachodachówka Loara, czyli jesteście Państwo w stanie zamówić tą blachodachówkę w wersji dwumodułowej, ale jest też możliwość zastosowania tradycyjnego montażu ciętego na wymiar, czyli mamy długość krokwi i po prostu zamawiamy długość blachy dokładnie taką, jak mamy długość krokwi, ale wbrew pozorom ten temat nie jest taki oczywisty. Jest to dużo wyjątków, dużo sytuacji ważnych, które trzeba wziąć pod uwagę. Po to, żeby sobie nie ułatwiać życia, żeby te filmy nie były tylko filmami, które pokazują produkty, ale też żebyśmy omawiali wszystkie niuanse, trudne rozwiązania, które nie zawsze są oczywiste. Czasem trzeba chodzić na jakieś kompromisy, trzeba rozumieć dach w pewnym sensie. To zrobiliśmy tutaj rozwiązanie trochę niestandardowe, czyli dach żeśmy zdeskowali, spapowali na wszystkich filmach, raczej używaliśmy membrany dotychczas. I trochę na moją prośbę zastosowaliśmy haki doczołowe, które wywołały między nami trochę tutaj gorących dyskusji. Także przeniesiemy tę dyskusję tutaj przed kamery. Trochę opowiemy o tym, dlaczego zastosowaliśmy, jakie są wyjątkowe sytuacje w związku z tym. Naszym ekspertem dzisiaj jest Wojtek Rutkowski. Wojtek Rutkowski jest młodym człowiekiem, jest jednym z dekarzy, z którym w ogóle zaczęliśmy swoją pracę w centrum szkoleniowym, który pamięta całą naszą historię i ten moment powstania tej marki, czyli tego wszystkiego, co jest związane ze szkoleniami dekarskimi i tego, czego wynikiem jest w pewnym sensie Akademia Rzemiosła. Wojtek jest naszym szkoleniowcem i w ogóle jest certyfikowanym nauczycielem zawodu. Jak Państwo zobaczą, jest młodym człowiekiem, a jak poznawaliśmy się, był człowiekiem jeszcze młodszym. To jest w ogóle ciekawa historia. Wojtek prowadzi firmę razem ze swoim wspólnikiem, Kamilem Wilmanem. I bardzo dawno temu przyjechał razem z Kamilem z rekomendacji naszej koleżanki Kasi Grzybowskiej, która jest kierowniczką oddziału w Białymstoku i dyrektorką regionalną. Jako taka super ekipa, która powinna pomóc nam w wykonaniu jakby super modeli. I pamiętam, jak przyjechali ci dwaj młodzi ludzie, ja byłem bardzo zaskoczony. I nie ukrywam, że miałem delikatne takie myśli, kurczę, czy ci dwaj bardzo, bardzo młodzi ludzie dadzą radę, czy rzeczywiście ten model będzie zrobiony idealnie, a warto wiedzieć, że modele w centrum szkoleniowym, czyli tam, gdzie przechodzi czasem parę tysięcy dekarzy w ciągu roku, to jest bardzo wielkie wyzwanie, bo tam każdy detal ma znaczenie. Trzeba uwzględnić bardzo wiele standardów, które są na rynku, one są czasem różne, więc to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. I okazało się, że to był najlepiej wykonany model. Okazało się, że ci dwaj ludzie dokładnie tak pracują. I od tego chyba zacznę. Zapytam najpierw Wojtka od tego, jak to się stało, że oni w tak młodym wieku już mają ten poziom dekarstwa, bo nie ukrywam, że to jest bardzo interesujące. I mam nadzieję, że dla Państwa to będzie też ciekawe. Wojtek, czy mogę Cię prosić już tutaj? Cześć Tomku. Rozumiem, że słyszałeś tą historię, którą opowiadałem. Tak, podsłuchiwałem Ciebie. No dobrze, Wojtek, już nie będę pytał jakby o te szczegóły dotyczące tego naszego pierwszego modelu, ale powiedz mi dwa słowa. Z czego się bierze to, że Wy jesteście tu, gdzie jesteście? Jesteście młodymi rzemieślnikami, młodymi ludźmi, a jednak Wasza pozycja na rynku jest bardzo mocna. Widzę to, jak robicie. Macie bardzo dużą wiedzę. Z czego się bierze ta wiedza? To nie jest tak, że my teraz szkolimy, tak? Aha. My wcześniej też szkoliliśmy się u innych, tak? Mhm. I z każdego takiego szkolenia część tej wiedzy po prostu zatrzymywaliśmy sobie, wychwytywaliśmy te najważniejsze dla nas aspekty
i wykorzystujemy je do dzisiaj. Ale ja rozumiem, szkoliliście się u innych, czyli rozumiem, że trzeba znaleźć dobrego dekarza, no bo to jest taka najczęstsza ścieżka edukacji. I rozumiem, pójść do pracy do bardzo dobrego dekarza i rozumiem, że to jest ta ścieżka edukacji, tak? To nie tylko dekarz, taki mentor ciebie nauczy, tak? Okay. Ważne są, żeby znaleźć takich firmy, szkolenia, tak? U nas w Białymstoku jest oddział Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, które organizuje takie szkolenia profesjonalne. Czyli rozumiem, że tą funkcję trochę pełnią regionalne ośrodki kształcenia dekarzy i to jest to ciągłe doskonalenie się, ciągłe szkolenie. I też do tej pory też często wyjeżdżam na szkolenia, tak? Czyli rozumiem, że po to, żeby móc uczyć innych, trzeba najpierw rzeczywiście... Cały czas trzeba być na topie, cały czas są wprowadzane nowości i dlatego wymaga tego sytuacja. Dobra, Wojtku, bo tak opowiadamy trochę o tym, żeby też podzielić się wiedzą o was, bo razem z Kamilem prowadzicie firmę, która ma mocną pozycję, ale ja dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o blachodachówce Loara. Czy ty pracujesz na tej blachodachówce? Tak, często pracuję. No, na czym polega, powiedz, jej zaleta? Gdzie są jej przewagi? Przewagą jest to, że ma przetłoczenia podwójne na garbie. Czyli rozumiem, że ona jest sztywna. Dlatego jest dużo sztywniejsza i oczywiście jest symetryczna i ma wysoki skok. Czy wysoki skok jest przy blachodachówkach ciętych na wymiar, czy on jest tylko zaletą, czy ma też jakieś swoje wady? Bo chcieliśmy się dzisiaj skupić na tych blachodachówkach ciętych na wymiar, a przy blachach ciętych na wymiar no to jest taki element estetycznie ładny, ale trochę utrudniający nam życie. To jest troszkę trudniej je podawać, tak? Bo są bardziej podatne na rozciąganie. Okej, i myślę, że tutaj warto powiedzieć naszym widzom, słuchaczom dwa słowa o maksymalnych długościach. Powiedz mi, jakie ty stosujesz maksymalne długości przy blachach ciętych na wymiar? Maksymalne długości przy blachach ciętych na wymiar stosuję 12 pełnych modułów. Czyli to jest 4,30, 4,40? 4,30, tak. Czyli rozumiem, że tego typu długości, tak? Zgadza się. A czemu nie zamawiasz tych długości dłuższych? Czemu nie no bo jest taki mit na rynku, że blachodachówki cięte na wymiar to można zamawiać do 6 metrów. Jest takie... Tak, ja powiedziałem, że najczęściej tak zamawiam, ale są też takie przypadki, kiedy mogę dźwigiem podać całą paletę blachodachówki na dach i... Wtedy te długości mogę zwiększyć, tak? Bo nie muszę tej blachodachówki wciągać na górę. A w czym gdzie jest problem z tym wciąganiem? Bo rzeczywiście, jak się rozmawia z klientami, to klienci mają tendencję raczej, żeby te arkusze były jak najdłuższe, a dekarze rzeczywiście, tak jak ty, mówią, nie, raczej 10-12 modułów, to jest to maksimum. Jest problem w rozciąganiu tego przetłoczenia. A czekaj, Wojtek, jakim rozciąganiu? Blacha się rozciąga? Pokażę ci na przykładzie. Okej. Zobacz, to jest przetłoczenie blachodachówki. No tak, bo tak wygląda pod kątem prostym. Przytrzymaj. No, już się boję tego, co... I wyobraź sobie, że dwóch panów podnosi blachodachówkę w nieodpowiedni sposób. Co się dzieje? O, czyli rozumiem, że ona w tych miejscach traci ten kąt prosty, rozumiem. Tak. I to jest to rozciąganie. To jest to rozciąganie. Dobrze, to może powiedzmy to naszym widzom, słuchaczom. Proszę Państwa, oczywiście to jest trochę informacja dla Państwa, my to we dwójkę wiemy. W momencie, kiedy dwóch ludzi w sposób nieprawidłowy weźmie taki arkusz, ten arkusz wygnie się w taki łuk, to niestety dochodzi do odkształcenia tej blachodachówki. Jaki jest efekt dla Ciebie? Czyli załóżmy, że doszło do tego odkształcenia. Wyobrażam sobie takie sytuacje, no znamy je niestety z praktyki, że zanim wyście trafili na dach, ktoś już tą blachodachówkę gdzieś przenosił, chował przekładał. Ją, przekładał. I jest wtedy problem, bo przykładając na dach, wstawiamy na swoje miejsce i łączenia się nie zgrywają. Robią się uskoki nam. Czyli rozumiem, że trudno jest wtedy w sposób ładny, estetyczny wykonać prawidłowo. Tak, łączenia są bardziej widoczne. Okej, myślę, że warto jeszcze wspomnieć, ponieważ my się upieramy przy pewnym sposobie pakowania. Jako jedyna firma mamy takie stalowe podkłady, które część firm daje palety drewniane. Czy te stalowe podkłady dla ciebie są dobrym rozwiązaniem? To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ rozładunek blachy przeważnie przy rozładunku, przyjeżdża HDS, no i bierze pasami, ściska ten blachodachówkę, paczkę i zdejmuje, tak? No tak. I
ta paleta stalowa jest, robi bardzo dużą sztywność. Czyli rozumiem, że ona sama też powoduje, że w paczce też ta blacha jest, się nie jest dużo, dużo sztywniejsza. No dobra, czyli tak, już wiemy, na co trzeba zwracać uwagę, a w jakich sytuacjach zastosowałbyś raczej blachodachówkę panelową, a w jakich sytuacjach byś jednak został przy blachodachówkach ciętych na wymiar? Blachodachówki cięte na wymiar stosuję, gdy mam duże połacie proste. Czyli rozumiem, że jak mamy dużą, prostą połać, raczej na wymiar, tak? Tak, ale... rozumiem, że życie nie jest proste. Nie są jest jakieś proste, ale. Są wyjątki. No na przykład, gdy mam małą działkę na placu budowy i skomplikowany dach, no to wybrałbym panelówkę. Okej, czyli rozumiem, że... Czekaj, czyli rozumiem tak. Po pierwsze, jak dach jest skomplikowany, lepsza jest panelówka. Tak. Ale może się też zdarzyć, że mamy dach prosty, ale nie mamy miejsca na dole. Tak, zgadza się, bo akurat trwają inne prace, tynkarze, no tak. Są murarze, no tak, wyobrażam posadzki sobie, leją. Kura ziemi, żwiru, tu jeszcze kontener jakiś z boku. Tak. I rozumiem, że w takich sytuacjach, albo wyobrażam sobie na przykład prosty dwuspadowy dach, ale gdzieś na jakiejś kamienicy, na dole parking, no już w ogóle nie ma się gdzie rozłożyć, to rozumiem, wtedy zdecydowanie panelówka. Wtedy panelówka. Czyli trochę tak. Konstrukcja dachu na to wpływa. Wpływa na to to, co mamy na dole, jakby czy mamy miejsce na rozłożenie się z tymi blachami ciętymi na wymiar. I jeszcze jakiś element tutaj jest ważny. Wysokość budynku. Wysokość. Też mówiłeś o samej wysokości. Czyli rozumiem, że jak dach jest niski, jest łatwiej w nie jakby przenieść. Podać, tak? Okay. Tą blachodachówkę. A jeżeli budynek jest bardzo wysoki, no to znowu wraca nam blachodachówka panelowa, która jest łatwiejsza po prostu do wniesienia. No dobra, czyli tak, już wiemy, gdzie blachodachówki panelowe, gdzie blachodachówki cięte na wymiar. To już może chyba czas porozmawiać trochę o tym kryciu wstępnym, bo ja cię bardzo prosiłem o to, żeby to krycie wstępne tutaj było na dachu zdeskowanym i spapowanym. Poprosiłem cię też o to, żeby wykonać haki doczołowe. Mieliśmy tutaj małe spięcie, o tym za chwilę porozmawiamy. To też myślę, że ważna historia, bo ona pokazuje, ile jest dylematów, ile problemów do rozwiązania. Powiedz mi, gdzie, znaczy może inaczej, dlaczego jest w tej chwili preferencja dostosowania raczej membrany? Dlaczego rynek poszedł bardzo mocno w membrany? Membrana przepuszcza swoje wilgoć przez całą powierzchnię. Czyli rozumiem, że ona w bardzo dobry sposób wyprowadza wilgoć z materiału termoizolacyjnego, dzięki czemu klient mniej płaci za ogrzewanie, tak, bo po prostu ta wełna jest sucha cały czas. A papa jest zamknięta, tak? Ona tam ma, rozumiem, jakiś współczynnik SD. No, ale praktycznie już... Nasz przyjaciel tam zwracał nam uwagę po pierwszym filmie, że papa rzeczywiście ten współczynnik SD ma bardzo niski, ale jednak jakiś ma. Okej, czyli rozumiem, że papa przepuszcza tego powietrza właściwie bardzo, bardzo, bardzo małej ilości. No dobra, ale są takie sytuacje, gdzie nie ma wyjścia, albo gdzie rzeczywiście papa jest lepszym rozwiązaniem. Lepsze rozwiązanie dla papy jest, gdy mamy... nieużytkowe poddasze. Czyli rozumiem, że tak, mamy otwarty strych, zdecydowanie papa. Tak. Czyli krycie wstępne papą wtedy jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli na przykład inwestor chce w danym roku zrobić więźbę i krycie wstępne, a montaż i za rok, nie wie, czy na przykład będzie miał fundusze od razu no tak, pokryć, zdarzają, tak. Bo różnie bywa w życiu. Nie, no ludzie inwestują czasem jakby z takich bieżących dochodów. To też jest taka papa może ten rok przeleżeć, nic się jej nie będzie działo, ale czekaj, a membrana... No właśnie, są membrany, które mają do roku odporności ultrafioletowej, a jednak mówi się, że membranę należy przykryć od razu. Że właściwie... No tam są oznaczenia, tak, one mają w specyfikacji swojej 3 miesiące, no tak. 6 miesięcy, ale to jest maksymalna żywotność na Czyli jeżeli membrana ma 3 miesiące odporności, to właściwie po 3 miesiącach już straciła odporność. Na słońcu już praktycznie. Czyli ona w pewnym sensie przeszła proces funkcji. Starzenia, tak? Tak. Czyli rozumiem, że to myślę, że to jest ważne, Wojtku, bo my oczywiście to wiemy, prowadzimy tą dyskusję trochę dla naszych widzów. Proszę Państwa, membranę jednak trzeba traktować jak produkt do przykrycia natychmiast. Natychmiast w sensie no tydzień czasu, parę dni to jest jak najbardziej okej, ale jednak dłuższych okresów membrana nie powinna leżeć
na słońcu, prawda? Nie. No dobra, czyli tak, mamy sytuację otwartego strychu, papa, mamy sytuację, no musimy poczekać, musimy przeciągnąć jakoś montaż. Papa, czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie papa rzeczywiście będzie lepszym tak. rozwiązaniem? Jeżeli mamy do pokrycia blachodachówkę i mamy minimalny kąt nachylenia dachu dla danej blachodachówki. Czyli mamy bardzo niski spadek. Tak, mały spadek. A czemu ten niski spadek warunkuje to, że lepiej wtedy zastosować deski i papę? Papa jest szczelniejszym pokryciem wstępnym niż membrana, tak? Przy niskich kątach nachylenia może przedostać się pod zakładami woda. Czyli rozumiem, że dach trzeba jednak traktować jako cały system warstwowy, który pełni kilka funkcji, czyli zabezpiecza od słońca, zabezpiecza od... Od wilgoci, od wody. Okej, no dobra, czyli rozumiem, że w tym wypadku przy bardzo niskich kątach nachylenia jednak papa będzie lepszym rozwiązaniem. No tak. Dobra, czyli tak, zdecydowaliśmy się ze względu na któryś z tych czynników na papę. Zakładam, że najtrudniejszym rozwiązaniem będzie dach z zamieszkałym poddaszem, to jeżeli mamy dach z zamieszkałym poddaszem i jednak papa, na co trzeba zwrócić uwagę? Co jest tutaj ważnym elementem, o czym nie wolno zapomnieć? I tutaj występują dwie wentylacje. To czekaj, rozumiem, przy tym rozwiązaniu. No mamy tu przestrzeń wentylacyjną. Tak, tak. Jedną mamy tu, którą wprowadzamy, mamy wykonany pas nadrynnowy, tu pod pasem. No tak. Zabezpieczenie blachą z perforacją. Tak przypomnijmy może naszym widzom, że w firmie Pruszyński jest dostępna blacha płaska, normalnie 1,25 m x 2, w całości sperforowana. Po prostu wycina się te elementy, tak jak wycina się materiał do obróbek, kształtuje się to i można zabezpieczyć tutaj wejście powietrza przede wszystkim przed kunami. W poprzednich filmach opowiadaliśmy o tym, więc już może odsyłamy po prostu Państwa do poprzednich filmów. No i mamy przestrzeń wentylacyjną. No to właśnie chodzi o tą przestrzeń między kryciem wstępnym, a naszym pokryciem dachowym. No tak, ale tu jakaś druga Czyli przestrzeń, gdzie ona jest? Najpierw skończmy tą. Dobra. No. I tutaj mamy wlot powietrza, tak? Na okapie i wylot w kalenicy, tak? No tak. Oczywiście jest zabezpieczony albo taśmą wentylacyjną. No to gdzie jest ta, tak. to gdzie jest ta druga przestrzeń wentylacyjna? Druga przestrzeń znajduje się między papą a deskami. Trzeba ją zwentylować. Dobra, powiedzmy może to naszym widzom, bo to znowu, proszę Państwa, w przypadku dachu zdeskowanego i spapowanego ta przestrzeń pod papą tak naprawdę jest ważniejsza, bo to ona nam decyduje o tym, jaka będzie wilgotność materiału termoizolacyjnego. Czyli ta przestrzeń wentylacyjna będzie nam odprowadzała wilgoć z wełny mineralnej, czyli wpływała na Państwa koszt eksploatacji dachu. No dobrze, to co trzeba zrobić, żeby tą drugą przestrzeń wentylacyjną, której my tutaj nie widzimy, która jest pod deską i papą, żeby ona działała prawidłowo? No bo to jest pewna trudność wykonania dachu. To jest to, co powoduje, że zdecydowana większość wykonawców jednak preferuje membranę. I do tego tak, musimy w jakimś miejscu na dachu wprowadzić powietrze, i w którymś, żeby to powietrze mogło wyjść. I rozumiem, że to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce. Okej, dobra. To miejsce będzie w podbitce. Czekaj, przygotowaliśmy tutaj bardzo ważne dwa gadżety do pokazania. Czyli tak, podbitka musi mieć odpowiednią perforację. Ta perforacja na metr bieżący musi mieć 200 cm2. I nie wszystkie podbitki, nawet te teoretycznie sperforowane, gwarantują tą ilość wejścia powietrza. Mamy podbitkę TP7, która jest bardzo mocno sperforowana. Ona na całej szerokości, na dwóch trapezach ma taką perforację i rozumiem, że to spełnia. Tak, to spełni, stanowczo wystarczy. I tak, na okapie montujemy właśnie taką podbitkę z perforacją. Okej. Tak, ale gdzie te powietrze ma iść dalej? No to rozumiem, że ona musi... zaraz ci powiem. Aha, bo dach jest spapowany, na szczycie jest zakryty. Czyli tak. Rozumiem, że tu mamy pewną pułapkę. Do... Tak. No. Chodzi o izolację ściany teraz. Żeby te powietrze przeszło przez podbitkę i trafiło między właśnie deski, a izolację ściany. Nie możemy dociepleniem dochodzić do samej
ściany, do desek. To jest ta funkcja nadzoru budowlanego, ewentualnie no, trochę klienta, a najlepiej po prostu profesjonalizmu ekip, które to montują. Czyli trzeba zwrócić uwagę na ekipę, która robi elewację, żeby nie doszła styropianem do desek, ponieważ w ten sposób zamknie nam to wejście powietrza. Nie wejdzie to powietrze, tak? Czyli jak nie wejdzie powietrze, może się okazać na przykład, że klient ma wodę na poddaszu, klient mówi, mój dach jest nieszczelny, a tak naprawdę problem jest zupełnie gdzie indziej, tak? Zgadza się. Mało tego. Mhm. Jeszcze jest jedna kwestia. Między izolacją cieplną na poddaszu, a deskami musimy wykonać szczelinę. Czyli to jest to sznurowanie, czyli jak tak. Ekipa montuje płyty gipsowo-kartonowe, to ekipy to sznurują. No i gdzie jest? I tu jest problem, gdzie? Bo najczęstszy problem występuje przy murłacie. Czyli rozumiem, że to jest takie newralgiczne miejsce, na które trzeba bardzo zwrócić uwagę. Tak, te sznurowanie powinno schodzić aż do izolacji tej ściany, tak? Czyli docieplenia ściany. No dobra, i mamy jeszcze szczyt, tak? Mamy szczyt. No. No bo to już powietrze wprowadziliśmy. Tak. Ominęło ścianę. Tak, rozumiem, że jest okej zrobione, czyli niedosunięty styropian, czyli tak. Mamy tą przeszkodę załatwioną. Tak, mamy przestrzeń między mamy izolacją. Mamy zasznurowane, tak. Wykonawca to zasznurował aż do murłaty, też jest okej. Tak. I to powietrze idzie do kalenicy, czyli do najwyższego punktu naszym na dachu. Tak, połacie. I tak. No i tam musimy wyciąć deski oraz papę. Okej, czyli to znowu następne zadanie. Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład mamy strych nieużytkowy, ale już z pokryciem głównym, to wtedy to jest rola ekipy, która robi płytę gipsowo-kartonową. Tak. Jeżeli jest to, jeżeli to robi później ekipa dekarska, to ona musi, rozumiem, wyciąć, tak? I to się wycina, rozumiem, na szczycie i na skosach, tak? Nie. Ojejku. Tylko no to w kalenicy pozioma. A czemu nie na skosach? Na skosach mamy pełne deskowanie, tak? No. I deski opierają się na belce Czyli narożnej. Rozumiem, że tam się raczej nie wycina. No dobra, to jak wyprowadzić tam powietrze? I ja stosuję takie nawietrzniki. Okej. Okay. Te wywieczniki podpołaciowe, proszę Państwa, one wyglądają niekoniecznie, nie tylko w taki sposób, bo rozumiem, że one wyglądają różnie, bo to jest tak, jedna z wersji. Tak, to jeden z przykładów, ale ja najczęściej stosuję. Czyli są też takie trapezowe, takie daszki? Różne one, są. Okej, okay, czyli je się stosuje tylko na wyjściu, czy są gdzieś jeszcze inne miejsca? Tak, i możemy zastosować na wlotach, gdzie mamy kosz na rożach. Okej, okay, czyli w koszu rozumiem, że idą uszczelki, kosz w pewnym sensie jest szczelny. Jest szczelny. Czyli rozumiem, że na wejściu powietrza wtedy też wstawiamy taki wywiecznik, który nam wprowadzi powietrze tak, pod połać. Możesz odwrócić tyłem. Mhm. O, mamy otwór i tędy powietrze nam. No, rzeczywiście tych wyzwań, czekaj, ja to może schowam, tych wyzwań okay. Mamy dużo. Czyli tak, przy dachu zdeskowanym i spapowanym musimy pamiętać o tych wszystkich niuansach związanych z wprowadzeniem powietrza, z tym, żeby ono nie miało przeszkód, żeby ono wyszło. To teraz jeszcze haki. Nie ukrywam, że był między nami konflikt. Ja cię bardzo poprosiłem o to, żeby w końcu gdzieś na jednym modelu zrobić haki doczołowe. Ty się trochę broniłeś przed tym. Wytłumacz mi dlaczego. No broniłem się, bo akurat miałem do dyspozycji tylko haki 125. Mhm. Żebym miał 150, to jeszcze nie byłoby problemów takich, ale przy 125 i przy kącie nachylenia 30 stopni, bo takie mamy na tym ekspozytorze, sytuacja wygląda tak, że rynnę mamy nisko. No dobra, może pokażmy to naszym widzom, bo rzeczywiście rozmawialiśmy o tym długo. Czekaj, może to jest twoja rola. Okay. Daj mi tą metrówkę. I co? Mamy dość nisko. Jakieś na oko ile? 8 cm? Czyli rozumiem, że gdyby to był prawdziwy dach, to woda, która nam schodzi z tej blachodachówki przy bardzo silnych deszczach wyrzucałoby ją tak, za rynnę. Nie trafiałaby do rynny, tylko poza. A rozumiem, że przy innym kącie nachylenia? Gdy mamy już 45 stopni. To ta woda nam wchodzi do rynny, jest okej. Okay. Tak. Dobrze, może powiedzmy to znowu naszym słuchaczom. No oczywiście można zastosować jeszcze większą rynnę. Bo może to jest coś, co trzeba, proszę Państwa,
To są właśnie takie niuanse. Dachu nie da się zrobić w jeden sposób, czyli kąt nachylenia, wysokość, miejsce, w którym wisi nam deska, to, czy my zastosowaliśmy membranę czy papę. To wszystko nam warunkuje pewne rozwiązania i to jest ta wiedza, którą mają dobrzy rzemieślnicy. To jest, rozumiem, że to jest to, za co, nie wiem, czy dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, czy nie, ale rozumiem, że to jest to, za co klient ci płaci w gruncie rzeczy, biorąc taką ekipę jak wy. Rozumiem, że to jest ta wiedza, tak? Tomku, każdy dach jest indywidualny, tak? I do każdego dachu trzeba podejść osobno. Okay. Nie ma żadnej reguły, nie ma jakichś wzorów. Każdy to jest dach ten najpoważniejszy błąd, że część ekip poznała jakieś jedno rozwiązanie i powiela je na wszystkich konstrukcjach, na wszystkich... No dobrze, ale myślę, że trzeba jakby promować te dobre rozwiązania, a nie wytykać błędy. I to jest, rozumiem, to dobre rozwiązanie. Czy tutaj mamy coś jeszcze? Nie, chyba co, przyszedł czas na zamontowanie tego arkusza, co? No wypadałoby, bo trzeba coś dzisiaj jeszcze zrobić. Dobrze, to co, poprosimy Pawła o pomoc, naszego kolegę. Proszę Państwa, tutaj mamy oczywiście model. Na tym modelu pewne sytuacje trochę nie odpowiadają temu, co mamy rzeczywiście na dachu. Na dachu byłyby potrzebne dwie osoby, które ten arkusz by podały, bo tak to rzeczywiście fizycznie wygląda. To jest między innymi ten element, który powoduje, że jak ekipa jest duża, to w niektórych sytuacjach będzie preferowała blachodachówki cięte na wymiar. Jeżeli ekipa jest troszkę mniejsza, może preferować blachodachówki panelowe właśnie ze względu na to, jak liczna jest ta ekipa. Ale proszę pamiętać o tym, że z punktu widzenia klienta ta różnica jest kompletnie niewidoczna. Czyli z punktu widzenia klienta, czy zastosujemy blachodachówki panelowe, czy cięte na wymiar, dach właściwie wygląda tak samo. To co, myślę, że czas już na ten montaż. Witam Cię, Pawle. Cześć, Tomasz. Cześć, nasz pomocniku. Okej, dziękuję, Paweł. No dobra, Paweł, bardzo dziękujemy za pomoc. Dziękuję. Tak, przeszedłem profesjonalnie. Nawet podałeś mi wkrętarkę. Tak, szkolenie z tego, jak się podaje wkrętarkę. No dobrze, to co teraz będziesz robił? Znaczy czekaj, to zanim ja mam jedno pytanie, bo to mnie zaskoczyło. Normalnie wydaje się, że blachodachówkę powinno się nałożyć, a ty ją podłożyłeś. No dlaczego właśnie tak robisz? I to jest taki sposób ułatwiający montaż, bo wkładając blachodachówkę pod ten arkusz już zamontowany, ona sama, patrz, sama mi już się trzyma. Czyli tak? Gdybyś nałożył ją na wierzch, to ona miałaby tendencję do zjeżdżania. Zanim by przykręcił, to ktoś by musiał jeszcze ją trzymać, tak? No okej. Okay. Teraz ją wstawiłem i mam teraz regulację. Ale rozumiem, że po to, żebyś ją podłożył, to musiałeś zostawić tam nieprzekręconą linię wkrętów, tak, czy dwie. Tutaj, nawet, tak? Tutaj nie mam przekręconych wkrętów. Mhm. Zaraz to zrobię w pierwszej kolejności, żeby docisnąć właśnie, żeby ta blacha docisnęła ten nasz luźny. No dobra, to panel. Zacznijmy przykręcać. Ja myślę, że nie ma sensu, żebyśmy tutaj już nakręcili się tych wkrętów i zmontowali to jakby w 100%. To chodzi o to, żeby pokazać rozwiązania. Wojtku, czyli rozumiem, że ten pierwszy, czyli dokręcasz w tej chwili jakby ten poprzedni arkusz, też ten, pod który podłożyłeś, tak? Tak, żeby on docisnął mi ten arkusz. I to dzięki temu dociśnięciu jakby przestaje być widoczne to miejsce połączenia, tak? Tak. Teraz widzę, że nie trzeba robić żadnych poprawek, wszystko fajnie pasuje, tak? Dlaczego jeszcze podsadzałem? Tak. Stojąc z tej strony, widzę całe połączenie tych dwóch blach. Czyli rozumiem, dzięki temu jest ci łatwiej zamknąć ten zamek w taki sposób, żeby on nie był widoczny, tak? Aby to estetycznie wyglądało, tak? I rozumiem, to może bardziej informacja dla tych z Państwa, którzy nie montują dachów, bo oczywiście dekarze to wiedzą. Rozumiem, że też z tego powodu raczej jest standardem montaż od prawej do lewej, bo człowiek stoi na łatach, ma wkrętarkę w prawej ręce. Może pokaż nam to wejść. Pokażmy, jak się przykręca te wkręty. Tomku. Mhm. Jeszcze jest taka sprawa, że niekoniecznie musimy od prawej do lewej montować. Możemy przecież z drugiej strony iść. A kiedy... Przecież ta blacha jest symetryczna. Czyli rozumiem, że to... Że mogę nałożyć albo podpód wstawić. Okej, czyli rozumiem, że to jest to, co powoduje, że dla dekarza ta symetryczność jest ważna, że ty możesz kłaść to od prawej, od lewej. A kiedy byś kładł w ogóle od tej strony? Od tej strony bym kładł, jakbym miał tam naroże albo kosz. Okej. A są takie sytuacje, że się kładzie od środka?
też są. Kiedy? Jak mamy z dwóch stron na roże. Albo trójkąt, rozumiem, to są te, te... Tak. No dobrze, pokaż nam jeszcze, jak się przykręca, przynajmniej tam z jeden, dwa wkręty i myślę, że to jest już czas, żebyśmy... I musimy uważać, aby te wkręty, które wkręcamy, aby uszczelki nie za mocno docisnąć, ani za słabo. Do Państwa oczywiście, jeżeli chodzi o zużycie wkrętów, to jest około 8 sztuk na metr kwadratowy po łaci. Od tego są jakieś delikatne wyjątki, czyli jak dach jest bardzo skomplikowany, to wtedy czasem tych wkrętów idzie więcej. Czasem jest tak, że jest podział wkrętów, czyli do obróbek na przykład używa się torksów, a do połaci głównej używa się wkrętów z łbem sześciokątnym, to wtedy też to się liczy troszkę inaczej. Ale rozumiem, że standardowe zużycie to jest 8 sztuk na metr kwadratowy, tak? Tak. No dobra, Wojtku, chyba tyle. Przyszedł nam chyba czas na pożegnanie się. Będzie jeszcze okazja na pewno się spotkać i na pewno podzielić się wiedzą. Tego jestem pewien. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wiedzę i za całą tą współpracę wieloletnią. I cieszę się, że się odnaleźliśmy w pewnym sensie. Wiem, że to brzmi może trochę ckliwie, ale naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Ta współpraca trwa wiele lat i jest taka dla nas, mam nadzieję, że dla Was też, bardzo, bardzo owocna, korzystna. Mi też było miło i cieszę się, że do zobaczenia. Dobrze. Dwa słowa oczywiście jeszcze do Państwa. Gorąco namawiamy do tego, żebyście korzystali Państwo z tych filmów, które już są dostępne. Omawiamy, w każdym filmie staramy się omówić jakiś element, jakieś rozwiązanie, omówić jakieś dylematy. Jak Państwo dzisiaj widzieli, tych dylematów już było bardzo dużo. Staraliśmy się pokazać, jak wiele elementów wpływa na decyzję na dachu. Proszę bardzo, żebyście jeszcze Państwo nie odchodzili od ekranów, dlatego że będzie można jeszcze zobaczyć konkretne rozwiązania, zdjęcia dachów ciętych na wymiar, a nam już zostało się z Państwem pożegnać. Także Wojtek, jeszcze raz dziękujemy i do widzenia. Do widzenia Państwu.